zapraszamy wszystkie gorące kobiety do pociągu. Tak, żeby pani młoda miała zaliczone zadanie. I pozdrawiamy bar. Panowie barmani, pamiętacie o mnie? Pani młoda zabiera gości z podwórka i czekamy na nią. I pani młoda tworzy kółeczko. Panem młodym do środeczka, bardzo proszę. No i szanowni państwo, mówiłem na początku, że jak pani młoda zadania nie wykona, będzie miała karę. Jak wykona, będzie miała nagrodę. Oczywiście zadanie zostało wykonane, ponieważ większość gości jest na parkiecie. Pani młoda, jakby była kara, to za karę musiałabyś całować męża. Ale że nie ma kary, a będzie nagroda, to mąż pocałuje ciebie. Bardzo proszę, gorzko, 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 gorzko. Dobrze! Szanowni państwo, nie wyobrażam sobie, żeby na weselu wyszedł jakiś mężczyzna z sali, który chociaż 10 sekund nie zatańczył z panią młodą. Uwaga, uwaga. Odbijamy po raz pierwszy. Odbijamy. Raz, dwa, trzy. Odbijamy!
ręka i całuję cię moreka. Nie zadbaj o niego. Odbijamy! A będzie pana w niebie. Piękna moda, ty nasza wariatko. Podbywasz panu, dziś jesteśmy rzadko. Szczęścia zdrowa i spełnienia marzeń. Tego bardzo cię. Odbijamy! Szanowni Państwo, teraz zmiana zasad reguł gry, ponieważ teraz poleci utwór dla pana młodego. Przywróćcie miejsce dla kogoś, to dla pana. O, super. Super, proszę na panie młodej i pana młodego. Jeszcze tylko 12 minut. Żartowałem dwie. I uwaga, na trzy panie będą krzyczeć głośno do Rota, do Rota. A panowie na trzy będą krzyczeć Marcin, Marcin. I zobaczymy, kto będzie głośniejszy. Uwaga, raz, dwa, trzy. Kręcą się w lewo, panowie w prawo. Do Rota, do Rota, do Rota. Marcin, Marcin, Marcin. Dobrze! Do Rota, do Rota, do Rota, do Rota, do Rota.
Trzymamy tempo.